Cześć! Dzisiaj będę mówiła o czterech najczęstszych popełnianych błędach podczas zakupów. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, ja mam na imię Agnieszka i pomagam kobietom w zorganizowaniu ich szaf, jak również przy zakupach, właśnie po to, żeby dobrać dla nich ubrania tak, aby czuły się rewelacyjnie każdego dnia. Zapraszam Cię do pozostania ze mną, do subskrybowania mojego kanału. No i co? Błędy zakupowe? Zaczynajmy! Pierwszym takim fundamentalnym błędem jest to, że nie znasz swojego stylu. I bardzo często, kiedy rozmawiam z kobietami podczas konsultacji telefonicznej, czy też po prostu w rozmowach, albo piszecie też do mnie w komentarzach, że macie pełne szafy ubrań, jednocześnie cały czas macie problem, nie mam się w co ubrać. Tracicie rano czas, bez sensu się denerwujecie i po prostu nie potraficie wybrać ze swojej szafy to, co do Was pasuje. A kiedy będziesz wiedziała, jaki jest Twój styl, Twoja szafa będzie dla Ciebie, będzie Twoją taką przestrzenią, która będzie pomagała Ci każdego dnia tak naprawdę się ubrać, będzie Twoim wsparciem, a nie udręką. I bardzo często łączę na przykład dwie usługi ze sobą, kiedy klientka się do mnie zgłasza, odkrywanie stylu i zrobienie, właśnie zorganizowanie szafy lub odkrywanie stylu i zakupy ze mną. Właśnie po to, żeby te zakupy były przemyślane, żeby te zakupy były trafione i żeby te ubrania, które w szafie są, naprawdę były Twoje i tylko takie, które kochasz. Ale mam też dla Ciebie tutaj właśnie bardzo dobrą wiadomość, dlatego że startuję już 26 kwietnia z bezpłatnym wyzwaniem Odkryj swój styl, gdzie właśnie na podstawie wiosennych trendów wiosna-lato 2021 będziemy pracowały nad odkrywaniem Twojego stylu. Popracujemy nad tym, co do Ciebie pasuje i co mogłabyś zacząć właśnie tutaj kupować lub co pozostawić ze swojej szafy, aby ona dla Ciebie też działała. Także odkrywanie stylu to jest taki fundament. Także zapisz się na wyzwanie, kliknij w link, który jest w opisie tego filmu lub wejdź na stronę www.agnieszkanortej.pl i tam wyskoczy formularz do zapisu na to wyzwanie, które odbędzie się na Instagramie od 26 kwietnia do 28 o godzinie 18. 26 kwietnia będzie pierwszy live i nie możecie tam zabraknąć, jeśli nie wiesz, jaki masz styl. Drugim takim bardzo częstym błędem zakupowym jest to, że kupujesz pod wpływem chwili. Bo coś mi się podobało w tym momencie, bo w sklepie było bardzo fajne światło i bardzo fajnie ta sukienka się prezentowała. Bo bardzo fajnie ta bluzka wyglądała na tym manekinie, przy tym świetle, które właśnie było w sklepie. Lub na przykład, bo coś mi się podobało na koleżance i poszłam od razu to kupić. Nie zastanawiasz się nad tym, co masz w szafie, z czym mogłabyś połączyć właśnie tą rzecz, którą chcesz kupić. Czy będziesz mogła ją wykorzystać wielorazowo i tak wielofunkcyjnie do wielu zestawów, które będą pasowały dla Ciebie. Bo bardzo często, kiedy przeglądam szafy moich klientek, znajduję tam mnóstwo rzeczy z metkami. Ostatnio około 20 rzeczy takich zdarzyło mi się znaleźć w szafie mojej klientki. Lub po prostu kupujesz podobną rzecz, którą już w swojej szafie masz, tak? I cały czas problem, nie mam się w co ubrać, jest nierozwiązany, a Ty kręcisz się w kółko. Czasami też kupujesz pod wpływem chwili, dlatego że jest atrakcyjna cena, bo jest wyprzedaż i ta bluzka kosztowała tylko 50 zł, dlatego ja muszę ją po prostu kupić, bo fajnie wygląda. I znowu nie zastanawiasz się, czy ona jest tak naprawdę dla Ciebie. Bardzo fajnie jest kupować na wyprzedaży, ja też to robię. Jednocześnie nie możemy brać tylko pod uwagę to, że kierujemy się ceną zakupu, że to w tym momencie jest przecenione, jest na wyprzedaży i to jest niesamowita okazja i ja to po prostu muszę mieć. Jeśli zdarza Ci się coś takiego, to po prostu zastanów się, ochłoń na chwilę, zapytaj się siebie, czy to jest coś, co pasuje do mnie, do mojego wnętrza, do mojego stylu. Czy to jest to, co ja bym chciała mieć w swojej szafie i będę chętnie nosiła? A jeśli tak, to z czym mogłabym to połączyć, co w mojej szafie już się znajduje?
znajduje. Ostatnio właśnie byłam u mojej klientki w zeszłym tygodniu, Marzeny, która miała mnóstwo ubrań. Miała ogromną garderobę i jej problemem właśnie było to, że miała nadmiar ubrań. To była pierwsza rzecz, a druga rzecz, która była też problemem, to było to, że nie wiedziała, co z czym ma połączyć. Właśnie dlatego, że bardzo dużo ubrań było kupowane pod wpływem chwili. Także zwróć na to uwagę, czy u Ciebie czasami się to czasami nie pojawia i daj mi znać w komentarzu, czy Ty masz tak, że kupujesz czasami pod wpływem chwili. Trzeci błąd zakupowy to jest kupowanie za małych ubrań, bo przecież schudnę. Czasami zdarza się tak, że słyszę od moich klientek, od kobiet, z którymi rozmawiam, że kupiłam to na przykład już pół roku temu, bo byłam właśnie wtedy jeszcze też na diecie, ćwiczyłam, no teraz już się trochę opuściłam, ale to cały czas w mojej szafie wisi i czeka po prostu, aż schudnę. Lub czasami zdarza się tak, że kiedy pomagam przy przeglądzie szafy u mojej klientki, to są takie ubrania, które właśnie chcą też jeszcze zostawić, pomimo tego, że już im nie pasują, bo są za małe na później. I właśnie to jest takie kumulowanie sobie tych ubrań i zabieranie miejsca w swojej szafie na ubrania, które naprawdę są Ci potrzebne i na ubrania, które do Ciebie pasują w tej chwili, w tym momencie. Z mojego wieloletniego doświadczenia pracy jako stylistka i kreator zmiany wizerunku bardzo często obserwuję to, że kiedy kupujecie za małe ubrania i zapełniacie nimi właśnie swoją szafę, to bardzo często prowadzi to do Waszego złego samopoczucia i takiej frustracji, bo kiedy otwieracie tą szafę, widzicie te ubrania za małe, które czekają na kiedyś, aż Wy już schudniecie i dojdziecie do tej wagi, którą chciałybyście mieć. I z tym się jeszcze gorzej czujecie, bo wzbudzacie same w sobie też poczucie winy, miałam schudnąć, a jeszcze tego nie zrobiłam i po prostu zaczynacie się tym zadręczać, dlatego takich ubrań w szafie nie trzymamy. Pozostawiamy tylko ubrania takie, które do nas pasują w swojej szafie i tylko takie też kupujemy na zakupach. Dużo też na temat dobierania ubrań dla siebie, do swojego wnętrza i też rozmiaru czy kolorów piszę w mojej książce Stylowa Królowa, jak mocą swojego wizerunku pokazać siłę swojej kobiecości i odzyskać życie na nowo. I link do tej książki również znajdziesz w opisie tego filmu, także serdecznie Cię zapraszam do zapoznania się z nią. I czwarty błąd, nie patrzysz na siebie z perspektywy, kiedy przymierzasz ubrania w przymierzalni. Bardzo często, kiedy wybierasz dla siebie ubranie, idziesz do przymierzalni, zasłaniasz kotarę lub po prostu zamykasz się, tam masz wkoło bardzo często lustra, przymierzasz i myślisz, że jest ok. W związku z tym pakujesz, idziesz do kasy, wychodzisz i kupujesz. I zakup jest zrobiony. Ale przychodzisz do domu i wydaje Ci się, no coś tam jest nie tak, coś mi tu nie pasuje, nie wiem do końca o co chodzi, ale nie czuję się w tym dobrze, z metką najczęściej zostawiasz lub zakładasz raz, dwa i potem już tego nie nosisz. Chodzi o to, że kiedy wybierasz dla siebie ubrania i przymierzasz je w przymierzalni, żeby wyjść zza tej zasłony, zza tej kotary, po to, żebyś mogła spojrzeć na siebie z perspektywy, żebyś mogła spojrzeć na siebie z odległości 2-3 metrów, tego dużego lustra, które właśnie po to jest w przymierzalniach. Ja bardzo często, kiedy pomagam przy zakupach klientce, proszę o to, żeby wyszła na zewnątrz, żeby się przeszła, poczuła, zobaczyła, jak się czuje w tych ubraniach, jak ona się w nich porusza, czy jest jej wygodnie, czy jest jej komfortowo, jak to się, to ubranie się układa, tak? I również, żeby spojrzeć na siebie z daleka, z perspektywy po to, żeby zobaczyć, jak wyglądają proporcje Twojej sylwetki, jak sylwetka się prezentuje w tym ubraniu. Dlatego, że z bliska nie jesteś w stanie tego tak dobrze zobaczyć, jak spojrzysz na siebie z odległości, z perspektywy, która właśnie da Ci taką przestrzeń do tego, żeby sprawdzić z każdej strony, jak wyglądasz, jak Ty się w tym czujesz, jak to ubranie na Tobie leży i jak się
układa. To jest właśnie, słuchajcie, bardzo częsty też błąd. I to były wszystkie cztery błędy, które są bardzo często popełniane, które zauważyłam podczas mojej 17-letniej pracy jako stylistka. Dajcie mi też znać, jakie Wy popełniacie często błędy, może których tutaj nie wymieniłam, lub te, które wymieniłam, które są dla Was bardzo bliskie. Dajcie mi proszę znać w komentarzu. Pamiętajcie o wyzwaniu, gdzie będziemy pracowały nad odkrywaniem stylu 26 kwietnia o godzinie 18:00. Będzie pierwszy live na moim Instagramie, do mojego Instagrama i do zapisania się na wyzwanie również. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. No i oczywiście nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!